Der Alltag des Christen. Codzienność chrześcijan. Sein Dienst und Leben für Gott. Jego służba i życie dla Boga. Wir lesen Römer 12. Czytajmy z 12 rozdziału listu do Rzymian. Das ganze Kapitel. Przeczytamy cały rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział, od wiersza pierwszego. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. In den Schriften des Apostels Paulus. We wszystkich pismach, jakie spisał apostoł Paweł, zeigt in mehreren Briefen. On w wielu swoich, ze swoich listów pokazuje zuerst die christliche Lehre, najpierw tą naukę chrześcijańską und dann zweitens die Praxis, die daraus hervorgeht. A następnie tą praktyczną stronę, która wynika z tej nauki. Es gibt die Gefahr, dass wir nur die Lehre sehen. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że będziemy tylko oglądali, patrzyli na tą naukę. Das wäre ein Knochengestell ohne Fleisch. Byłby to tylko zestaw kości bez ciała.
Aber noch mehr höre ich, dass glaubende Menschen sagen, wir müssen Praxis haben. Ale często też słyszę, że wierzący ludzie mówią, musimy wykazywać się też i w praktyce. Und die Lehre nicht wollen. I tacy ludzie nie chcą zbytnio zajmować się nauką chrześcijańską. Das wäre ein Mensch nur aus Fleisch, aber ohne Knochen. A byłby to wtedy człowiek, który składałby się tylko z ciała, bez kości. Beides ist wichtig. Bo obydwie rzeczy są bardzo ważne. Die christliche Lehre. Chrześcijańska nauka. Und christliche Praxis. I chrześcijańskie praktyczne życie. Aber zuerst kommt immer die Lehre. Najpierw, na pierwszym miejscu zawsze stoi nauka. Und der Lehre entsprechend darf dann die Praxis sein. I odpowiednio do tej nauki może być też kształtowane praktyczne życie. In den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes, w pierwszych 11 rozdziałach tego listu do Rzymian, haben wir Lehre vor uns. Mieliśmy właśnie przed sobą naukę chrześcijańską. Und jetzt Kapitel 12 bis 16. A teraz od 12 do 16 rozdziału sagt er, ich ermahne nun. Mówi do nas, napominam was. Er ermahnt uns. On nas napomina albo wzywa. Und das gilt auch für uns. To wszystkich dotyczy nas. Und zwar ermahnt er durch die Erbarmungen Gottes. A mianowicie on nas napomina przez miłosierdzie Boże. Und mit diesem Ausdruck fasst er die ersten 11 Kapitel zusammen. I tym wyrażeniem on streszcza pierwszych 11 rozdziałów swojego listu. Es sind Erbarmungen Gottes, dass dem Glaubenden die Sünden vergeben sind. To jest miłosierdzie Boże, że wierzącemu zostały przebaczone grzechy. Und es sind Erbarmungen Gottes, i to jest miłosierdzie Boże, dass wir völlig bei Gott angenommen sind, że zostaliśmy w pełni przyjęci przez Boga, obwohl die Erbsünde noch in uns ist. Pomimo tego, że w nas jeszcze ten dziedziczny grzech się znajduje. Und es sind Erbarmungen Gottes, die wir in Kapitel 9 bis 11 sehen. I to jest miłosierdzie Boże, które oglądamy w tych rozdziałach od 9 do 11. Da sehen wir Gottes Gedanken über das irdische Volk Gottes. Tam oglądamy Boże myśli dotyczące tego ziemskiego ludu Bożego. Über das Volk Israel. Tam oglądamy ten lud izraelski. Wenn ich noch einen Tag mehr bei euch hätte, gdybym miał do dyspozycji jeszcze jeden dzień wśród was, hätte ich gerne diese drei Kapitel noch vorgestellt. Chętnie bym wam przedstawił właśnie treść tych trzech rozdziałów. Ich punktmäßig stelle ich sie vor. Ale teraz tak w punktach chciałbym wam je przedstawić. Kapitel 9 zeigt uns, dass Gott souverän handelt. 9 rozdział pokazuje nam, że Bóg działa suwerennie. Das heißt, er ist niemandem verantwortlich, wie er handelt. To znaczy, że on nie jest odpowiedzialny przed nikim innym, w jaki sposób działa. Sonst ist Gott nicht Gott. Bo inaczej Bóg nie byłby Bogiem. Wir können das Wort nicht nehmen gegen Gott. My nie możemy tutaj wyrazić się ani jednym słowem przeciwko Bogu. Denn Gott ist Gott. Gdyż Bóg jest Bogiem. Und er handelt souverän. I on działa suwerennie. Aber er handelt nicht willkürlich. Ale nie działa według swojego własnego widzimisię. Er handelt gemäß den Grundsätzen und dem Wesen seiner Person gemäß. Ale on działa według tej istoty swojej całej osoby. Das ist Kapitel 9. To jest treść 9 rozdziału. Kapitel 10 zeigt er dem Volk Israel. Rozdział 10 pokazuje lud izraelski, dass es für eine Zeit beiseite gesetzt ist. Który tylko na krótki okres czasu został na bok odsunięty. Und dass das die ihre eigene Schuld ist. I że to spowodowane jest ich własną winą. Und dann kommt Kapitel 11. A następnie pojawia się 11 rozdział. Da zeigt der Apostel. I tam w tym rozdziale apostoł pokazuje, dass Gott jede einzelne Verheißung, die er Israel gegeben hat, noch völlig erfüllen wird. Że wszystkie pojedyncze obietnice, które Bóg darował ludowi izraelskiemu w przeszłości,
Wszystkie zostaną przez Boga wypełnione. Für das Land und Volk Israel. I to dla tego narodu, jak i też dla kraju izraelskiego. Ist noch eine großartige Zukunft bevor. Jeszcze dla nich jest szczególnego rodzaju przyszłość, wspaniała przyszłość przewidziana. Dieses Volk wird das Land in Ruhe besitzen. Ten naród będzie swój kraj posiadał w pokoju. Es wird wirklich Frucht für Gott bringen. I rzeczywiście będzie przynosił owoc dla Boga. Und es wird ein Zeugnis wieder sein für diesen wunderbaren großen Gott. I rzeczywiście będzie świadectwem dla tego wielkiego Boga. Und das nicht aufgrund ihrer schlagkräftigen Armee. I to nie na podstawie albo dzięki ich mocnej armii, sondern auch aufgrund des Erlösungswerkes unseres Herrn. Ale również na podstawie tego dzieła odkupienia dokonanego przez naszego Pana. Wird Gott seine Verheißungen in Gnade erfüllen? Bóg swoje obietnice w wielkiej łasce teraz wypełni. Weil der Herr Jesus auch dafür gestorben ist. Dlatego, że Pan Jezus również i za to umarł. Wir können nicht groß und weit genug denken. I nie jesteśmy w stanie zbyt wielce wysoko i wspaniale o tym pomyśleć. Über die Ergebnisse des Werkes des Herrn Jesus auf Golgatha. Jak wielkie są oddziaływania i skutki tego dzieła dokonanego przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Und wenn wir uns so mit den Erbarmungen Gottes beschäftigen. I gdy w ten sposób możemy się tym miłosierdziem Bożym zajmować. Und sie groß werden für unser Herz. I oglądać, jak ono jest wielkie dla naszych serc. Und wenn wir dann wie gestern vorgestellt, i gdy tak jak wczoraj będziemy mieli je przed swoimi sercami przedstawione, von der Gabe zum Geber kommen, i będziemy mogli tak oglądać i dar, i dawcę, und sehen, was für einen großen, liebenden Gott wir haben, i będziemy mogli zauważyć, jak wielkiego, miłującego Boga posiadamy, dann sind wir bereit, seine Ermahnung anzunehmen. Wtedy będziemy też i gotowi przyjąć jego napomnienia. Und der Apostel zeigt hier, dass Gott jetzt eine Antwort wünscht. I apostoł tutaj pokazuje, że Bóg życzyłby sobie otrzymać odpowiedź z naszej strony. Vom glaubenden Menschen. Ze strony wierzących ludzi. Der diese Erbarmungen erfahren hat. Ze strony wierzącego człowieka, który doświadczył tego miłosierdzia Bożego. Weil er weiß, wie wir in diesem schönen Lied gesungen haben. Bo on wie to, co w tej pięknej pieśni mogliśmy teraz śpiewać. Dieses Lied ist ein internationales Lied. Ta pieśń jest pieśnią międzynarodową. Wird in allen Sprachen gesungen. We wielu językach jest śpiewana. Und wir haben gesungen, dass das Blut des Herrn Jesus uns die Sünden getilgt hat. Tam śpiewaliśmy, że krew Pana Jezusa zgładziła nasze grzechy. Und im Tod des Herrn Jesus sind wir frei von der Sünde. I w tej śmierci Pana Jezusa jesteśmy wolni od grzechu. Und für Israel wird er noch seine Verheißung erfüllen. I dla Izraela będą wypełnione te obietnice. Und jetzt erwartet er von dir eine Antwort. I teraz z pewnością oczekujecie jeszcze na jedną odpowiedź. Und er sagt dir und mir, i on mówi do ciebie i do mnie, du hast als glaubender Mensch jetzt ein Leben für Gott zu leben. Ty jako wierzący człowiek teraz masz żyć życiem dla Boga. Und du hast als glaubender Mensch einen Dienst für Gott zu erfüllen. I ty jako wierzący człowiek masz do spełnienia swoją służbę dla Boga. Wenn ihr eifrig die Briefe des Apostels Paulus betrachtet, gdybyście rozważali pilnie te listy apostoła Pawła, dann werdet ihr sehen, dass dieser Mann sehr klar unterscheidet, to na pewno byście zauważyli, że ten mąż bardzo jasno to rozróżniał zwischen einem Leben für Gott pomiędzy życiem dla Boga und einem Dienst für Gott. A pomiędzy służbą dla Boga. Und wenn er das auch unterscheidet, i gdy on w ten sposób to rozdziela, dann trennt er es nicht voneinander. To jednak nie rozdziela tego jedno od drugiego.
Nein, unser Leben gibt dem Dienst die Kraft. Nie, nasze życie daje właśnie służbie tą moc. Ich möchte eure Gedanken führen zu 2. Timotheus 1. Chciałbym wasze myśli teraz skierować na drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział. Da spricht er den jungen Timotheus an. Tam w tym liście Paweł zwraca się do młodego Tymoteusza. Und er anerkennt sein Leben für Gott. I tam on również pochwala jego życie dla Boga, daje mu uznanie. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass in dir ein ungeheuchelter Glaube ist. I daje mu świadectwo, że jestem przekonany, że w tobie zamieszkała nieobłudna wiara. Und weil er weiß, dass er treu ist im Leben, i ponieważ apostoł wie, że Tymoteusz jest wierny w życiu, fordert er ihn auf, auch seinen Dienst zu erfüllen. To wzywa również i go do wypełnienia jego służby. Die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in ihm ist. Aby rozniecić ten dar Boży, który w nim już jest. Und diese zwei Seiten sind auch in unserem Kapitel vor uns. I te właśnie dwie rzeczy są w naszym przeczytanym rozdziale przed nami. Und Paulus wechselt immer vom Leben zum Dienst und wieder zum Leben. I Paweł w tym rozdziale zmienia temat ciągle z życia do służby i ze służby do życia. Er stellt zuerst unser praktisches Leben vor. On najpierw przedstawia praktyczne nasze życie. Wir dürfen unsere menschliche Kapazität, my możemy nasze ludzkie możliwości als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlannehmliches Schlachtopfer Gott darstellen. Możemy Bogu składać jako świętą, miłą i żywą ofiarę. Das ist ein schwieriger Satz. To jest trudne zdanie. Pierwszy Aber wiersz, 12 rozdział. Einfach gesagt bedeutet es, ale prosto mówiąc, ten wiersz oznacza, ein glaubender Mensch stellt sich sein Leben Gott zur Verfügung. Wierzący człowiek stawia swoje życie Bogu do dyspozycji. Ich habe in meiner Jugend ein Lied gelernt. Ja w mojej młodości nauczyłem się na pamięć jednej pieśni. Da wird immer wiederholt. Tam ciągle na nowo w tej pieśni jest powtarzane. Dir Gott zur Verfügung. Tobie Boże do dyspozycji. Und das wollen wir nicht vergessen im Alltag. I tego właśnie nie zapominajmy w codzienności. Wenn du zur Schule gehst, gdy ty idziesz do szkoły, dann darfst du das für Gott tun. To możesz właśnie chodzić do szkoły dla Boga. In der Schule dich so benehmen, wie es ein Zeugnis ist für Gott. I w tej szkole tak się zachowywać, aby być świadectwem dla Boga. Wenn es um das praktische Alltagsleben des Glaubenden geht, a jeśli chodzi o praktyczną codzienność człowieka wierzącego, dann geht es darum, hier auf Erden zu stehen, to chodzi o to, aby stanąć tutaj na tej ziemi, als ein Licht und ein Zeugnis für diesen unsichtbaren, wunderbaren Gott. Aby być światłem i świadectwem dla tego cudownego Boga. Und das hat zwei Seiten. I to ta rzecz ma również też dwie strony. Eine äußere Seite, taką zewnętrzną stronę, das hat zu tun mit unserem Benehmen, która łączy się właśnie z naszym zachowaniem się, mit unserem Reden, z naszą mową, mit unserer Kleidung, z naszym przyodzieniem. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. I w tym kierunku jest napisane: nie przypodobywajcie się temu światu. Benimm dich nicht so wie die ungläubigen Menschen. Nie zachowuj się tak jak ludzie niewierzący. Und diese äußere Seite wird gesehen von den Menschen. Gdyż ta zewnętrzna twoja strona jest widziana przez ludzi. Aber die Schrift verbindet es sogleich auch mit dem Inneren. Ale Pismo natychmiast łączy to z twoim wnętrzem. Dass wir verwandelt werden in unserem Sinn. Abyśmy byli przemienieni w naszym umyśle. Dass wir prüfen. Abyśmy to sprawdzali. Was der Gute. Jaka jest dobra. Wohlgefällige. Jaka jest miła.
und vollkommene Wille Gottes ist. I doskonała wola Boża. Diese Frage musst du stellen. Te pytanie musisz sobie postawić. Wenn du zur Schule gehst. Gdy ty idziesz do szkoły. Wenn du als Mutter eine Familie versorgst. Jeśli również jako matka troszczysz się o swoją rodzinę. Wenn du einen Beruf ausübst. Jeżeli ty wykonujesz swój zawód. Wenn du alt geworden bist. I jeżeli ty już zestarzałeś się. Wie kann ich mein Leben Gott dir zur Verfügung stellen? Zawsze pytaj siebie, w jaki sposób mogę swoje życie Bogu oddać do dyspozycji. Hast du diese Frage im Gebet vor Gott? Czy te pytanie stawiałeś w modlitwie Bogu? Er wird dir antworten. A wtedy On da tobie odpowiedź. Da wirst du das Glück erleben. I wtedy będziesz mógł przeżyć to szczęście, dass du ein sinnvolles Leben hast. Że będziesz miał życie sensowne. In der Jugend, in der Schule. Jako młodzież w szkole. Am Arbeitsplatz. Ty pracujący na miejscu pracy. Wenn du alt geworden bist. I ty, który już się zestarzałeś. Du darfst Gott zur Verfügung stehen. Ty możesz w każdym wieku oddać siebie samego Bogu do dyspozycji. Und ein Licht und ein Zeugnis für diesen wunderbaren Gott sein. I być światłością i świadectwem dla Boga. Ich möchte jetzt etwas an die alten Glaubenden ein Wort richten. Chciałbym teraz jedno słowo skierować do starszych wierzących. Weil ich selbst in diese Phase jetzt gekommen bin. Dlatego, że i ja teraz wszedłem w tą fazę wieku. Es ist eine Gefahr, im Alter noch den Herrn zu verunehren. Jest właśnie jeszcze niebezpieczeństwo, aby w tym wieku zniesławić Pana. Weil das Altwerden ist nicht einfach. Dlatego, że starość nie jest rzeczą łatwą. Da geht's nicht mehr so wie früher. Bo w tym wieku już wiele rzeczy nie dzieje się tak jak dawniej. Man wird vergesslich. Człowiek staje się zapomniwy. Die Kräfte gehen zurück. I brakuje do wielu rzeczy sił. Und da hat man Mühe damit. I człowiek trudzi się tym. Und es ist eine Gefahr, dass du mürrisch wirst. I istnieje niebezpieczeństwo, że ty staniesz się człowiekiem szemrającym. Und wenn du im Alter mürrisch bist, i jeżeli ty w starości będziesz takim szemrającym, dann bist du kein Zeugnis für den Herrn. Wtedy nie będziesz świadectwem dla twojego Pana. Ich weiß, dass immer die Jungen ermahnt werden. Ja wiem, że ciągle na nowo młodzież jest napominana. Aber ich will jetzt mal die Alten ermahnen. Ale ja chciałbym również napomnieć i starszych. Stelle dein Leben als Licht und Zeugnis deinem Gott zur Verfügung. Postaw swoje życie jako światło i świadectwo dla twojego Boga i Pana Jezusa. Ab Vers 3 zeigt er dann, dass wir auch einen Dienst zu erfüllen haben. Od wiersza trzeciego oglądamy również i to, że mamy do wypełnienia swoją służbę. Jeder Glaubende hat eine Aufgabe im Werk des Herrn. Każdy wierzący ma swoje zadanie do wypełnienia w tym ogólnoświatowym dziele Pana. Aber jeder hat eine andere Aufgabe als der andere. Ale każdy ma inne zadanie niż ktoś drugi. Das ist etwas ganz Wichtiges. To jest rzecz bardzo ważna. Und er zeigt jetzt zwei Wesenszüge, die wir zeigen dürfen im Dienst. I tutaj raz pokazuje nam dwie istotne cechy, które powinniśmy objawić w trakcie służby. Erstens Demut. Po pierwsze pokorę. In Vers 3. To oglądamy w wierszu trzecim. Zweitens Rücksichtnahme in Vers 5. A po drugie wzgląd na drugiego, co oglądamy w wierszu piątym. Das muss uns leiten, wenn wir dem Herrn dienen. To właśnie powinno nami kierować, gdy chcemy Panu służyć. Dass wenn ich zu euch komme, hier nach Polen. Gdy ja tutaj chcę do was do Polski przybyć. Dass ich nicht von oben herab zu euch komme. Żebym do was nie przychodził tak z góry patrząc. Und dass ich Rücksicht nehme. Abym brał wzgląd. Ich werde mich um 6:30 setzen. Ja usiądę o 6:30. Weil ich Rücksicht auf euch nehmen will. Dlatego, że ja chcę mieć wzgląd na was. Ich hätte noch manches zu sagen wohl dann. Z pewnością będę miał jeszcze wiele do powiedzenia. Aber
Ich will dieses verwirklichen, was hier steht. Ale ja chciałbym urzeczywistnić to, co tutaj jest napisane. Wir sind Glieder voneinander. Że jesteśmy członkami jedni drugich. Das hat natürlich eine viel breitere Bedeutung. Z pewnością ma to o wiele szersze znaczenie. Wenn wir im Werk des Herrn irgendeine Aufgabe haben. Bo gdy mamy jakieś zadanie do spełnienia w tym ogólnoświatowym dziele Pana, to müssen wir nicht denken, dass wir der einzige sind, der in diesem Werk arbeitet. To nigdy nie myślmy też, że my jesteśmy jedynymi, którzy w tym dziele Pana działamy. Und es gibt andere, die auch arbeiten. Że również obok nas są inni, którzy też pracują. Und die Schrift sagt hier, wir sind Glieder voneinander. I Pismo nam tutaj mówi wyraźnie, że jesteśmy członkami jedni drugich. Wenn man zusammenarbeitet, gdy się współpracuje z kimś drugim, dann muss man Rücksicht nehmen aufeinander. To trzeba mieć wzgląd na tego drugiego. Man muss auch mal etwas zusammen besprechen. Również trzeba i sprawę omówić razem. Ich höre, dass ihr in Polen auch eifrig Kalender, christliche Kalender vertreibt. Słyszę o tym, że wy tutaj w Polsce rozpowszechniacie chrześcijańskie kalendarze. Eine Aufgabe, die man zusammentun kann. Jest to zadanie, które można czynić wspólnie. Aber da muss man auch reden miteinander. Ale w tej sprawie trzeba rozmawiać między sobą. Und die Meinung des anderen anhören. I posłuchać, jakie myśli ma ktoś drugi. Ich treffe manchmal Brüder, gdyż ja spotykam czasami takich braci, die können entscheiden, aber nicht besprechen. Którzy potrafią podejmować decyzję, ale nie potrafią niczego omówić. Aber wir sind Glieder voneinander. Nie, my jesteśmy członkami jedni drugich. Und dann werden einzelne Dienste vorgestellt. I tutaj pojedyncze, różne rodzaje służby zostały nam przedstawione. Und punktuell stellen wir sie vor. I punkt po punkcie zostały przedstawione. Es ist einmal der Dienst der Weissagung. Po pierwsze, jest tutaj wspomniana ta służba prorokowania. Der wird besonders ausgeübt, wenn wir als Versammlung zusammen sind zur Wortverkündigung. Szczególnie wtedy jest wykonywana, gdy razem zgromadzimy się jako zbór na głoszenie Słowa Bożego. Wir kommen zusammen. My zgromadzamy się po to, wir stellen uns bewusst unter die Leitung des Geistes, aby świadomie się samego siebie postawić pod kierownictwo Ducha. Der Herr benutzt einen Bruder für ein Wort, einen Dienst. A Pan w swojej służbie używa jednego z braci, aby usługiwał słowem. Und er kennt die Herzen. I on zna serca nas wszystkich. Ich sehe eure Gesichter. Ja widzę wasze twarze. Aber ich sehe nicht eure Herzen. Ale nie widzę waszych serc. Aber der Herr kennt euer Herz. Ale Pan zna wasze serce. Und wenn ich einen Dienst der Weissagung tue, i gdy ja teraz wykonuję służbę prorokowania, dann wird er mir ein Wort geben, das deinem Herzenszustand entspricht. I wtedy Pan daruje mi takie słowo, które będzie odpowiednie do stanu twojego serca. Etwas, was du mit deinem Herzen verstehen kannst. A więc słowo takie, które ty będziesz mógł zrozumieć twoim sercem. Es ist eine großartige Sache, die Gott uns gibt. Jest to wspaniała, wielka sprawa, którą Bóg nam darował. Dann sitze ich in der Menge der Geschwister, der Gläubigen. Wtedy ja siedzę w dużej liczbie wierzących, współbraci i sióstr. Und ich bin in Gefahr, etwas zu tun, was Gott nicht gefallen kann. I istnieje takie niebezpieczeństwo, że będę czynił to, co nie podobałoby się Bogu. Jetzt am Montag, nach dem Sonntag. Teraz w tym tygodniu, w poniedziałek, czyli dzień poniedzieli. Und der Herr benutzt einen Bruder, um den Finger auf diese Gefahr zu legen. Pan użył jednego z braci, aby położył palec właśnie na tą sprawę. Das ist diese feine Art, wie Gott uns begegnet. To jest właśnie ten delikatny, wspaniały sposób, w jaki Bóg wychodzi nam naprzeciw. Wenn ich in Gefahr bin, etwas Böses zu tun, etwas Verkehrtes, jeżeli zaistnieje to niebezpieczeństwo, żebym chciał komuś coś złego uczynić, coś błędnego, dann will Gott das nicht vor allen Geschwistern bekannt machen.
to Bóg nie chce, aby to zostało przed wszystkimi wierzącymi rozgłoszone. Sondern durch ein Wort der Weissagung spricht er zu meinem Herz. Ale właśnie przez słowo prorocze przemawia do mojego serca. Ohne dass die anderen merken, dass er zu mir spricht. A inni tego nie zauważają, że on akurat do mnie przemawia. Das ist die Weissagung, der Dienst am Wort. To jest właśnie ta służba prorokowania, czy służba Słowa Bożego. Dann spricht er vom Dienst des Diakonen. Następnie mówi nam on o służbie diakonów. Es sei Dienst, Vers 7, so lasst uns bleiben im Dienst. Jeżeli to jest służba czy usługiwanie, to niech pozostanie to usługiwaniem, wiersz 7. Das sind die Brüder, die das Lokal besorgen. A więc mowa tu jest o braciach, którzy troszczą się o lokal zborowy. Die in der Stunde des Brotbrechens das Brot bringen und den Wein aufstellen. To są bracia, którzy w godzinie łamania chleba przynoszą chleb i wino stawiają na stół. Vielleicht denken viele, das sind geringe Dienste. Może wielu pomyśli sobie, ach, to przecież nie jest znacząca służba. Es gibt sogar Geschwister, die gar nicht darüber nachdenken, dass jemand das tun muss. Są i tacy wierzący, którzy nigdy w życiu się dotychczas jeszcze nad tym nie zastanowili, że ktoś taki musi istnieć, żeby to właśnie wykonał. Sie denken, am Sonntagmorgen fällt das Brot vom Himmel, das hier auf dem Tisch steht. Tak myślą, jak gdyby ten chleb, który w niedzielę rano stoi na stole, spadał z nieba. Das muss jemand in Treue besorgen. Nie, musi ktoś w wierności o to się postarać. Und das ist Dienst. I to jest właśnie wykonywanie służby. Vor einigen Monaten ist ein Freund von mir und Bruder heimgegangen. Przed kilkoma miesiącami przyjaciel mój i brat w Panu odszedł do Pana na In der Versammlung von Basel ein Leben lang das Brot gebracht am Sonntagmorgen. On przez całe swoje długie życie w niedzielę rano w Bazylei przynosił chleb na stół pański. Einmal fuhr er am Sonntagmorgen zur Versammlung. Pewnego razu w niedzielę rano jechał na zgromadzenie. Und auf dem Eis hat er einen Unfall. I na drodze, która była pokryta gołoledzią, uległ wypadkowi. Seine Frau war verletzt, er war verletzt. Jego żona była ranna, on był ranny. Da kommt ein anderer Autofahrer und hält an. I inny kierowca podjechał, zatrzymał się. Und sagt, kann ich Ihnen helfen? I zapytał się, czy mogę panu w czymś pomóc? Da sagt dieser I wtedy ten brat powiedział, dieser Robert hieß er. Nazywał się Robert. Sehen Sie, hier ist ein Brot. I powiedział, proszę spojrzeć, tutaj mam chleb. Können Sie schnell fahren nach dieser Adresse? Czy mógłby pan szybko pojechać na ten i ten adres? Da sind Gläubige zusammen, die das Abendmahl nehmen wollen. Gdyż tam zgromadzą się wierzący, którzy chcą brać udział w wieczerzy pańskiej. Das ist Treue im Dienst. To jest właśnie wierność w służbie. Wenn jemand diesen Dienst hat, jeżeli ktoś taką służbę wykonuje, lasst uns bleiben im Dienst. To niech dalej trwa w tej służbie. Dann wir spricht er von der Lehre. Następnie on mówi tutaj o nauce, o nauczaniu. Wenn man in der Lehre arbeitet, kto pracuje właśnie w nauczaniu, dann geht es darum, dass man Gottes Wort versteht. To właśnie chodzi o to, aby wszyscy rozumieli Słowo Boże. Und so den Zuhörern vorstellt, i w taki sposób, żeby było ono przedstawione słuchaczom, dass sie es verstehen können. Aby słuchacze mogli je zrozumieć. Es gibt manchmal die falsche Vorstellung von hoher Lehre. Czasami zdarzają się błędne wyobrażenia o tej wzniosłej nauce. Dass man denkt, wenn ein Bruder spricht und niemand versteht es, że czasami myśli się, że jeżeli jakiś brat mówi, a nikt tego nie rozumie, das ist hohe Lehre. Że to jest ta najwyższa nauka. Aber hohe Lehre ist, nie, najwyższą nauką jest wtedy, die Dinge des Wortes Gottes so vorzustellen, aby sprawy Słowa Bożego w ten sposób przedstawiać, dass alle es verstehen können. Aby wszyscy potrafili je zrozumieć.
Und ich bitte die Brüder, die diesen Dienst tun in den Versammlungen. I proszę teraz wszystkich braci, którzy ten rodzaj służby wykonują w zgromadzeniach, zu lernen beim Herrn Jesus. Aby uczyli się od Pana Jezusa. Als ich jung begann, diesen Dienst auszuüben, gdy byłem młody i zacząłem tą służbę wykonywać, habe ich gedacht, Beispiele vorzustellen, sind Stroh. Pomyślałem, że przedstawiać tylko przykłady, to będzie tylko słomą. Aber als Bauer weiß ich, Weizen wächst auf Stroh. Ale ja jako rolnik dokładnie wiem, że właśnie pszenica rośnie na tym na słomie. Und dann habe ich beim Herrn Jesus gelernt. I następnie nauczyłem się od Pana Jezusa, wenn er lehrte, gdy on uczył, dass er in Gleichnissen lehrte. Że on uczył ludzi w podobieństwach. Manchmal hat er auch mit dem Finger in die Erde geschrieben. Raz też zdarzyło się, że pisał palcem na ziemi. Manchmal das habe ich noch nie getan. A ja jeszcze tego nigdy nie czyniłem. Hat er ein Kind geholt und in die Mitte gestellt. Pan Jezus wziął dziecko i postawił w pośrodku słuchaczy. Wer ist ein Lehrer wie er? I któż jest takim nauczycielem jak on? Der arbeitet in der Lehre. A więc ktoś, kto pracuje w nauczaniu. Und jetzt kommt ein schwieriger Dienst. To niech dalej tak wykonuje i teraz następuje następna służba. Der da ermahnt in der Ermahnung. Kto napomina, niech trwa w napominaniu. Ich weiß nicht, wer schon versucht hat, andere zu ermahnen. Nie wiem, czy ktoś z was już próbował innych napominać. Ich hab schon versucht. Ja już próbowałem tego. Und in aller Regel wird eine Ermahnung nicht gut aufgenommen. I z reguły wszelkiego rodzaju napomnienia nie są dobrze przyjmowane. Und es gibt eine Rückantwort. I jest zawsze jedna taka odpowiedź na napominanie. Ich möchte eure Gedanken jetzt beschäftigen mit einem Jünger namens Thomas. Chciałbym wasze myśli teraz zająć pewnym uczniem, który miał na imię Tomasz. Könnt ihr in Johannes 20 finden? Możecie o tym przeczytać w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. Der war nicht dabei, als die Jünger beisammen waren. I on nie był obecny, gdy uczniowie byli zgromadzeni razem. Das kommt auch heute vor. To i dzisiaj się coś takiego zdarza. Dass die Gläubigen zusammen sind. Że wierzący są zgromadzeni razem. Und einer kommt nicht. A jeden z wierzących nie przychodzi. Was sagt ihr dann zu ihm? Co wtedy mówicie do niego? Warst du beim Fußball? Czy byłeś teraz na meczu piłki nożnej? Oder bist du spazieren gegangen? Albo może poszedłeś na spacer? Bist du gleichgültig geworden? Albo może ty stałeś się obojętny? Haben die Jünger nicht gemacht. Nie, uczniowie tak nie uczynili. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Czy wiecie, co uczniowie powiedzieli? Wir haben den Herrn gesehen. My widzieliśmy Pana. Und das hat Thomas gemerkt. I to zauważył właśnie Tomasz. Das war eine vorzügliche Ermahnung. I to było wspaniałe napomnienie. Und doch hat Thomas gemerkt, dass es eine Ermahnung war. A jednak Tomasz zauważył, że to było napomnienie dla niego. Und er hat vollkommen negativ reagiert. I on doskonale w negatywny sposób zareagował. Es ist allerhand, was er gesagt hat. Also es ist stark, was er gesagt hat. A to jest naprawdę bardzo mocna reakcja, którą on tam objawił. Er sagt, ich glaube euch nicht. On powiedział, nie wierzę wam. Und dann sehen wir, dass die Jünger dazu geschwiegen haben. A następnie widzimy, że na tą odpowiedź uczniowie zamilkli. Die haben das getragen. Oni to po prostu znieśli. Und eine Woche später war Thomas dabei. Ale tydzień później Tomasz był obecny. Dann gibt es vorzustehen in der Versammlung. Następnie są tacy, którzy vorzustehen mit Fleiß. Vers 8. Der davor steht mit Fleiß. Kto jest przełożonym, to niech okazuje gorliwość.
Das sind die Brüder, die die Verantwortung fühlen in der örtlichen Versammlung. Mowa jest tutaj o braciach, którzy czują tą odpowiedzialność w miejscowym zgromadzeniu. Und das sind müssen fleißige Brüder sein. I to muszą być pilni bracia. Und das sind oft Brüder, habe ich gesehen auf meinen Reisen, die sehr viel zu tun haben. I to bardzo często są bracia, to zauważyłem w czasie moich podróży, którzy mają w życiu bardzo dużo do wykonania, dużo pracy. Die auch noch bereit waren für die Versammlung Einsatz zu bringen. I to są bracia, którzy pomimo swojej pracy byli gotowi, aby stanąć do dyspozycji zgromadzenia. Ein Bruder, von dem ich viel gelernt habe, jeden z braci, od którego wiele się nauczyłem, der sagte einmal zu mir, on kiedyś powiedział do mnie, wenn es ist in der Versammlung etwas zu tun gibt, jeżeli w zgromadzeniu jest coś do zrobienia, dann muss man die fragen, die viel zu tun haben. To należy zagadnąć tych, którzy są bardzo zapracowani. Ja, es braucht Fleiß, auch in der Versammlung Einsatz zu bringen. Tak, to wymaga pilności, aby również udzielać się w pracy dla zgromadzenia. Und dann werden noch die vorgestellt, die materielle Hilfe verteilen. Ale na koniec są przedstawieni również i ci, którzy udzielają pomocy materialnej. Sie sollen es in Einfalt tun. Oni mają to czynić w szczerości. Das heißt mit einem Blick zum Herrn. To znaczy zawsze spoglądając do Pana. Und dann gibt es noch solche, die Barmherzigkeit üben. A następnie są i tacy, którzy okazują miłosierdzie. Das sind jene Brüder, to są tacy bracia, die sagen, wenn etwas Ernstes vorfällt in der Versammlung, którzy mówią, że jeżeli coś w zgromadzeniu zdarzy się poważnego, oder ein Gläubiger sehr große Übungen der Versammlung gibt, albo jakiś wierzący sprawia, że zgromadzenie znajdzie się w wielkich ćwiczeniach, der sagt, wir wollen doch noch weiter Geduld haben mit ihm. To taki człowiek powie, chciejmy jeszcze okazać cierpliwość w stosunku do niego. Der barmherzige Gefühle hat zu solchen, die in eigener Schuld in Schwierigkeiten sind. Taki człowiek ma miłosierne odczucia w stosunku do tego, kto wpadł z powodu swojej własnej winy w różne trudności. Ich zeige jetzt noch die drei Abschnitte von Vers 9 bis 21. I jeszcze teraz trzy odcinki pokażę od wiersza 9 do 21. Vers 9 bis 11 haben wir die allgemeine Haltung, die wir haben dürfen in unserem Leben als Christen. W wierszach od 9 do 11 oglądamy nasze ogólne nastawienie w naszym życiu jako chrześcijanie. Vier Charakterzüge. Przedstawione są tutaj cztery cechy charakteryzujące. Erstens ungeheuchelte Liebe. Po pierwsze, miłość nieobłudna. Zweitens Bruderliebe. Po drugie, miłość braterska. Drittens Ehrerbietung. Następnie okazywanie szacunku. Und viertens Fleiß. I po czwarte gorliwość. Das sind die vier Charakterzüge, die uns kennzeichnen dürfen in unserem Leben als Gläubige. To są cztery cechy, które mogą nas charakteryzować w naszym życiu jako wierzących. Dann haben wir in Vers 12 bis Vers 16. A następnie w wierszach od 12 do 16 verschiedene Umstände im Leben. Przedstawione mamy różnorodne okoliczności w naszym życiu. In Hoffnung, freut euch. W nadziei, cieszcie się. In Trübsal, harret aus. W ucisku, bądźcie cierpliwi. Wenn ich mit einem verlobten Paar spreche, jeżeli ja rozmawiam z parą zaręczonych młodych ludzi, dann haben die zwei Hoffnung. To oni mają nadzieję. Sie denken an den Tag ihrer Hochzeit. Oni myślą o tym dniu swojego wesela. Sie freuen sich darauf. Oni cieszą się tym dniem. In Hoffnung freut euch. Das ist gemeint. To jest właśnie tutaj mowa o tym, w nadziei radośni. A wenn etwas Schweres kommt, ale gdy coś zdarza się trudnego, ciężkiego, Trübsal, i uciski przychodzą, dann nicht davonlaufen,
to nie uciekajmy od nich, sondern darin ausharren. Ale wytrwajmy w nich. Im Gebet haltet an. I bądźmy również wytrwałymi w modlitwie. Dann hat man zu tun mit Freunden. Wtedy ma się do czynienia z tymi, którzy są radośni. Und auch mit weinenden. I do czynienia z tymi, którzy płaczą. Mit den Freunden so, dürfen wir uns freuen. Z tymi, którzy są radośni, możemy się cieszyć. Mit den weinenden dürfen wir weinen. A z tymi, którzy płaczą, możemy płakać. Und ich frage manchmal Geschwister, ja czasami pytam się wierzących, was ist einfacher oder schwieriger? Co jest łatwiejsze albo trudniejsze? Dann sagen sie, meistens mit den weinenden weinen ist schwieriger.